pierwszym słowem wypowiedzianym w milczeniu na klęska był pocałunek tej ziemi, ojczystej ziemi. Czynię tak na początku każdej wizyty duszpasterskiej przez cześć dla samego Stwórcy oraz dla synów i córek ziemi, do której przybywam. Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki, albowiem ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Oh!
i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Koniec końca szósty już z kolei w naszej kantecie koncert urodzinowy uczci.
pana Pawła Jego. 10 lat temu, gdy opuścił ziemską ojczyznę, zyskaliśmy chyba sobie wielkiego orędownika ojczyźni niemieckiej. Tam do Ojca zapraszam do łaski, za które nie dziękuję, i stamtąd nam dziś błogosławi. A dla Jana Pawła II urodzinowo dziś grali i śpiewali. Wiktoria Zielińska Kucloga. Które zgodnie śpiewając, to właśnie oddają chwałę Panu Bogu.
dzisiaj również mogliśmy doświadczyć, słysząc te harmonie, można było powiedzieć, boskie harmonie i te patriotyczne harmonie, które unosiły naszego ducha kontemplacji rzeczy nam przyrodzonych, rzeczy, które są dla nas bardzo ważne. Dziękujemy więc chórowi naszemu, chórowi katedralnemu za te doświadczenia duchowe. I cóż, pozostaje tylko życzyć, żeby ta opieka Matki Bożej łaskawej ciągle czuwała nad wami, nad waszym zdrowiem przede wszystkim, nad tymi gardłami, które różnie reagują na różne temperatury w naszej katedrze, ale no właśnie Matka Boża czuwa od tylu setek lat już i wielu naszych parafian doświadcza tego, wy również tego doświadczacie, ale myślę, że warto jest przywołać również tę postać, która była dzisiaj jakby tłem, albo można powiedzieć tą nicią przewodnią, myślą przewodnią, a więc święty Jan Paweł II. On jest również z nami. Tutaj w tej katedrze był i niech on również ma nad wami swoją pieczę. Niech wyprasza wam potrzebne łaski, aby dalej działać ad majorem Dei Gloriae. Bóg za was.